Moi kochani, druga część, my dzisiaj, ta ważniejsza, my dzisiaj obchodzimy święto świętego Szczepana, diakona, pierwszego męczennika. I myślę, że zgodni będziecie ze mną z tym, co za chwilę powiem. Człowiek, który autentycznie pragnie przeżyć Boże Narodzenie, te święta, nie może nie postawić sobie pytania. Dlaczego po tym pierwszym dniu świąt, przepełnionym światłością, radością, nadzieją, ciągle o tym mówimy, w drugim dniu celebrujemy męczeństwo, które przecież w pierwszej reakcji ze światłością, z radością i z nadzieją się nie kojarzy, tylko z cierpieniem. A jednak Kościół w swojej mądrości zestawił te dwa święta. Boże Narodzenie i święto pierwszego męczennika. Dlaczego? Oczywiście różne mogą być odpowiedzi, ale podzielę się tym, co osobiście noszę w swoim sercu. Moi kochani, wielki teolog, doktor Kościoła, święty Augustyn, wypowiedział czy napisał następujące zdanie, wypowiedział następujące słowa. Pan Jezus umiłował nas wtedy, kiedy byliśmy nieprzyjaciółmi, aby uczynić z nas przyjaciół. I dlatego Bóg stał się człowiekiem. Bóg stał się darem wtedy, kiedy człowiek był nieprzyjacielem poprzez swoją słabość, grzeszność, odejście od Boga, nieprzyjacielem Boga. I tak postanowił, ufając Bogu, wierzymy, że to był najlepszy sposób uczynienia z człowieka i ludzkości, którzy byli nieprzyjaciółmi, przyjaciół. Wziął na siebie wszystkie nasze słabości, wszystkie nasze grzechy, uniżył samego siebie, przyjął postać sługi, uniżył się do człowieczeństwa we wszystkich jego uwarunkowaniach oprócz grzechu, ażeby używając słów świętego Augustyna uczynić z nas przyjaciół. I dlaczego po święcie Bożego Narodzenia celebrujemy święto pierwszego męczennika? Jest to odpowiedź na pytanie kierowane przez Boga do każdego z nas, jaka ma być odpowiedź człowieka na dar Boga dla człowieka, dar Boga, który stał się człowiekiem, dar niczym niezasłużony. Jak na Boga, który stał się dzieckiem i przyszedł na świat w Betlejem i przychodzi ustawicznie w Eucharystii do każdego z nas, mam ja i ty, bracie i siostro, odpowiadać. Ponieważ dar domaga się odpowiedzi. Jeżeli nie, to on nie zaowocuje, będziemy go tylko konsumować. Bóg stał się człowiekiem po to, ażeby uzdolnić każdego człowieka do właściwej odpowiedzi na ten dar. I święto pierwszego męczennika jest wzorem odpowiedzi na dar Boga. Bóg stał się człowiekiem, stąpił na ziemię po to, ażeby przez dawanie właściwej odpowiedzi człowiek wstąpił do nieba. Ponieważ
święto każdego męczennika, pierwszego męczennika. To jest wspomnienie i świętość narodzin człowieka dla Boga i dla nieba. I w tym sensie to zestawienie dwóch świąt należy do istoty Bożego Narodzenia i dzieła zbawczego. Bo my nie powinniśmy ograniczyć się tylko, nie wiem, do emocjonalnego przeżywania, a nawet do samej wdzięczności Bogu za Jego miłość i Jego dobroć. Ale powinniśmy, każdy i każda z nas w naszym sercu i w naszym życiu, podjąć temat, jak ja na ten dar odpowiadam, jak my na ten dar odpowiadamy. I we właściwej odpowiedzi na dar Boga, który staje się człowiekiem, na wcielenie Syna Bożego, właściwej odpowiedzi uczy nas pierwszy męczennik, święty Szczepan. No dobrze, ale to jest ogólna odpowiedź. A jakie on nam daje konkretne wskazówki? No pochylmy się, ich jest bardzo wiele. Zegar przede mną, za długo nie mogę mówić. Moi kochani, na początku on daje nam jako diakon taką wskazówkę, żebyśmy w naszym życiu słowem i przykładem przyznawali się i głosili Jezusa Chrystusa. Od niedawna, od paru lat, może od kilkunastu lat mówimy o konieczności misyjnego nawrócenia Kościoła. Nie tylko duchownych, ale wszystkich ludzi ochrzczonych. Żebyśmy gdziekolwiek jesteśmy, a nieraz są niesprzyjające okoliczności, szczególnie młodzi o tym mówią, że w niektórych środowiskach trudno jest się nawet przyznać i wyznać Pana Jezusa i wiarę w Niego, ponieważ większość nie wierzy. Z uśmieszkiem traktuje te kwestie. Ale ten pierwszy męczennik uczy nas właściwej odpowiedzi na dar Boga, który do mnie przychodzi i do nas przychodzi. A żeby nie zawahać się wszędzie, poczynając od rodziny, poprzez środowiska sąsiedzkie, poprzez zakłady pracy, poprzez czas wypoczynku, wyznać Jezusa Chrystusa, który jest moim Panem, dzięki któremu ja mogę godnie żyć, podnosić się ze swoich słabości, ze swoich upadków i kształtować doczesne życie szczęśliwe i zasługiwać na szczęśliwość wieczną. On niewątpliwie tego nas uczy. Ale jako diakon wybrano 7 diakonów, ponieważ apostołowie chcieli poświęcić się bez reszty modlitwie i służbie słowa. Przywołano mądrości i mocy Ducha Świętego. Apostołowie na 7 wybranych włożyli dłonie i oni stali się diakonami. Jako diakon uczy nas, ażeby naszą odpowiedzią na dar Boga był dar z naszego życia, z tego, kim jesteśmy, jaka jest nasza wiedza, jakie jest nasze posiadanie, służyli drugiemu człowiekowi, poczynając od tych najbardziej potrzebujących. Bo taka jest misja diakona. Tak naprawdę autentycznie przeżywając wiarę, to każdy człowiek ochrzczony powinien być diakonem. Z istoty swojej powinien być diakonem. Moi kochani, jakie jeszcze odpowiedzi uczy nas takiej charakterystyki bycia autentycznym uczniem Boga, który stał się człowiekiem, uczy nas pierwszy męczennik, diakon. Każda i każdy z nas przeżywa w swoim życiu oprócz tych szczęśliwych chwil także trudne chwile. Nieraz po ludzku sądząc tragiczne chwile. I on przy tym kamienowaniu go przez członków Sanhedrynu, ale i innych, uczy nas całkowitego zawierzenia i zaufania Bogu. Zresztą była o tym mowa w dzisiejszej Ewangelii także.
ponieważ ten, który stał się człowiekiem, który chciał być i chce być Emanuelem, czyli Bogiem z nami, on zawsze jest z nami, a szczególnie w tych najtrudniejszych chwilach. Nieraz w to wątpimy. Nieraz tej obecności nie odczuwamy. Nieraz o tym z Panem Bogiem rozmawiamy, może i wyrzuty mu robimy. A święty diakon męczennik mówi: nie wątp. Jezus jest z tobą, bo jest Emanuelem, jest Bogiem z tobą i Bogiem z nami, szczególnie w tych najtrudniejszych chwilach. Proś Go, ażebyś zobaczył Jego oblicze, tak jak święty męczennik Szczepan dostrzegł oblicze Chrystusa zasiadającego po prawicy Ojca. Nigdy nie wątp w Jego obecność w najtrudniejszych chwilach, beznadziejnych chwilach. Nie jesteś sam, bo On stał się Emanuelem, Bogiem z tobą. To jest bardzo ważne. Kiedy popatrzymy się w nasze życie i przeanalizujemy je, szczególnie za najtrudniejsze chwile. Moi kochani, jakiej odpowiedzi jeszcze uczy nas święty męczennik na dar Boga, który stał się człowiekiem? Konając, zwrócił się do Boga tak jak Pan Jezus z ołtarza krzyża. Ojcze, nie poczytaj im ich grzechu. Przebaczenie. To też jest bardzo trudne. Mimo, że codziennie kilka razy odmawiamy modlitwę pańską i Boga prosimy: odpuść nam mnie, moje winy, jako i ja odpuszczam, jako i my odpuszczamy. Zło dobrem zwyciężaj. Zło przebaczeniem zwyciężaj. Prowadź do przemiany zła w dobro, złego człowieka w dobrego człowieka poprzez miłosierdzie i przebaczenie. Bo tak uczynił Bóg w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I tak powinien czynić człowiek, który na ten wielki dar Boga, który stał się człowiekiem, właściwie odpowiada. A wzorem jest pierwszy męczennik, diakon, święty Szczepan. Przebaczenie. Naśladowanie miłosiernego Boga w każdej sytuacji. Ile razy mam przebaczać? Czy aż 7? 70 razy 7, czyli zawsze. Tego nas uczy niewątpliwie. Bracia i siostry, proszę zauważyć, też jest tam bardzo ważny szczegół. Mowa o szawle. Młodym, wykształconym, który zwalczał chrześcijan i który z radością widział, że tego głoszącego zbawienie w jakimś Jezusie Chrystusie ukamienowano, złożono szaty u Niego. Właśnie taka postawa doprowadziła do nawrócenia. Coś niesłychanego. Z największego prześladowcy stał się największym piewcą Chrystusa. Ponad 7 miliardów ludzi jest na świecie. Katolików 1,2 miliarda. Wymiar misyjny. Czy tylko pięknymi słowami mamy docierać do innych ludzi? Czy przede wszystkim naszym stylem życia, do którego istoty należy wola przebaczenia i etos przebaczenia? Bo on prowadzi do nawrócenia drugiego człowieka, nie tyle słowa, ile ten etos. I to też jest konkretna wskazówka, która płynie do każdego z nas na dawanie tej właściwej odpowiedzi na wspaniały dar, jaki nam dał i daje Pan Bóg w osobie Syna Bożego, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.
Moi kochani, ale dzisiaj i tym skończę, ale dzisiejsze święto, ono daje nam także taki negatywny przykład. I to jest przykład postawy Sanhedrynu. To była elita religijna i prawna. Ludzie najbardziej wykształceni. No, elita, tak byśmy ich nazwali dzisiaj. Proszę zobaczyć, przed czym oni nas przestrzegają. Żeby nigdy nienawiścią, tym bardziej przemocą, nie traktować ludzi, którzy mają inne opinie, czy to religijne, czy społeczne, czy ideowe, od naszych. Ponieważ to do niczego nie prowadzi. Także jeśli chodzi o ewangelizację, my nie możemy nigdy stosować przemocy. Przymuszać kogoś, żeby uwierzył, żeby przyjął chrześcijaństwo. Pan Jezus zawsze mówił, jeśli chcesz. Prawda obroni się sama, bo ma wewnętrzną moc. I Panu Bogu powinniśmy zostawić, jeżeli będziemy głosili to, co jest zawarte w Ewangelii Świętej. Jeżeli będziemy starali się tak właśnie żyć jak Pan Jezus, to już zostawmy resztę Panu Bogu. Ale nigdy nie stosujmy przemocy we wprowadzaniu wiary. Tylko podzielmy się racjami nadziei, która wypływa z wiary naszej. I pozostawmy resztę Bogu. Dialogujmy, bądźmy otwarci na siebie. Myślę, że tego bardzo nas uczy Ojciec Święty Franciszek. Natomiast także wśród nas są tacy, którzy tego nie rozumieją i nawet tego, który przecież mocą Ducha Świętego został wybrany na następcę świętego Piotra. Są takie środowiska, które jawnie krytykują go, ponieważ no nie są otwarci. Myślą, że znają całą prawdę. Nie są otwarci na nowy aspekt, nowy wymiar. No taką postawę reprezentowali właśnie Saduceusze, którzy doprowadzili do skrajnego kształtu takiej postawy, jakim było zadanie śmierci przez ukamienowanie świętego Szczepana. To jest taki negatywny przykład, żebyśmy temu nigdy nie ulegali. Moi kochani, pełni wdzięczności dzisiaj dziękujemy Bogu za dar wcielenia, za to, że Pan Jezus stał się człowiekiem i ustawicznie się staje człowiekiem. Patrzmy się na tabernakulum jako na żłóbek. Z tego żłóbka przejmujemy Pana Jezusa do żłóbka naszego serca. A żeby tego, którego mamy w naszym sercu, przenieść do wszystkich środowisk naszego życia. I kierujmy się tym stylem odpowiedzi na Boży dar, jakiego przykład mamy w pierwszym męczenniku, świętym Szczepanie, to tak jak potrafiłem, starałem się ukazać, ponoszę to w sercu i podzielić się z tym z wami, bracia i siostry. Módlmy się za siebie nawzajem. Amen.